Cześć, z tej strony Tomek z Suron Polska, ze mną jest Wiktoria i Patryk z Ryzon. Jesteśmy we Wrocławiu i zapraszamy Was na pierwszy unboxing Suron Ultra B w Polsce. Model Ultra B jest idealnym takim złotym środkiem pomiędzy modelem Storm B, jak i Light B. My jako Ryzon postaramy się wpleść kilka merytorycznych szczegółów dotyczących tego sprzętu, także zapraszamy. Dobra, my z Tomkiem mamy zadanie wspólnie, musimy to ładnie do góry wysunąć, także otwieramy, wysuwamy do góry i kładziemy do tyłu. Także bardzo fajnie, że jest w stalowej ramie. Z tego co widziałem w Stanach, dostają na palecie takie jak Light. W Stanach chyba i też w Chinach. No i to, co jest fajne, no to nie potrzebujecie żadnych specjalnych narzędzi. Jednym kluczem tak naprawdę jesteście w stanie rozkręcić całą klatkę. Pamiętajcie o tym, żeby na początek sobie porozkręcać całą tą ramę, a dopiero potem wyciągnąć go z folii i zacząć demontować te kartony, no żebyście po prostu sobie go nie uszkodzili. Dobra, daję Ci narzędzia. Podniesiemy go sobie do góry i wstawimy na specjalne stanowisko do montażu. Czyli tak, oczywiście rozstaw jest pod pełnowymiarowe moto, ale już jest zbliżony tak naprawdę ten Ultra. Jesteśmy teraz na etapie tak naprawdę finalnym wykończenia. Ściągniemy zabezpieczenia z siedzenia, z lag i zajmiemy się montażem kierownicy. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że warto mieć do montażu klucz dynamometryczny, tak żeby z odpowiednim momentem obrotowym dokręcić tą kierownicę, żeby było bezpiecznie i tak jak zaprojektował to i przewidział producent. Powiem szczerze, cieszę się z tego, że dostaję Surona, gdzie trzeba naprawdę minimum włożyć jakby pracy, przygotowanie tego i on jest gotowy dla klienta, tak żeby mógł jeździć w ten sam dzień, kiedy go tam u nas na przykład zamówi i kupi. W tym miejscu mamy mostki kierownicy przykręcone do półki i zastosujemy tutaj klej typu Loctite o średniej sile działania. W tym miejscu tak naprawdę odrobinka tego kleju. To jest klej, który się utwardza po zamknięciu dostępu tlenu i też reaguje jakby z metalem. Ważniejsze od tego kleju w tym miejscu jest to, żeby skręcić to po prostu z odpowiednim momentem. Mamy gotową, skręconą kierownicę z odpowiednim momentem. Przejdziemy do montażu reszty podzespołów. Dokręcimy sobie przełącznik zespolony, manetkę. Zrobimy też odpowiednie ułożenie tutaj przewodów, tak żeby one podczas pracy miały tutaj odpowiedni, optymalny zakres. Przykręcimy manetkę. Tutaj jest bardzo ważny szczegół. Wsuwamy do końca, widzimy, że tutaj doszła kierownica. Troszeczkę cofamy sobie, wtedy dokręcamy tak naprawdę manetkę i wtedy jesteśmy po prostu bezpieczni. No bo zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś tam gaz jest taki przytrzymany przez chwilę i może się coś wydarzyć. Należy pamiętać o przewodzie hamulca. Wsuwki tutaj dajemy na krańcówkę dźwigni hamulca. Jak słychać krańcówkę.
Gotowe. Dobra, ustawiamy sobie to. 17-ką kontrujemy. Oczywiście to później, siedząc na motocyklu, sobie jeszcze dopasujemy, ale wstępnie już możemy tu zakontrować. Pojazd mamy złożony, wszystkie śruby mamy dokręcone zgodnie z zaleceniami, kluczyki mamy w ręku, więc zostało nam tak naprawdę tylko podpięcie baterii. Nie musimy odkręcać żadnych śrubek, tak to jak to jest zrobione w sztormie, więc otwieramy tylko z kluczyka. Bardzo prosta sprawa. Bardzo fajne jest to, że Sarron, w przeciwieństwie do tego, co mówiłem wcześniej, w Lightbee, w Stormie, wprowadził tutaj schowek na ładowarkę. Mega świetna sprawa. Także tutaj możemy pokazać, jak to się prezentuje po wstawianiu tej ładowarki. Jeden kabel ma też tu. Tak, czy tutaj wszystko idealnie pasuje. Dodatkowo możemy zauważyć, że w wyposażeniu dostajemy od Sarrona komplet takich podstawowych kluczy, prawda? Wszystko na miejscu. Wszystko na miejscu, także mega świetna sprawa, ponieważ w Lightbee oraz w Stormie nie było wcześniej takiej opcji z tymi narzędziami. Aby dostać się do baterii, mamy dwie metalowe klamry, które odpinamy. Tutaj mamy jeszcze takie dwa zabezpieczenia. Podnosimy sobie klapę i ona automatycznie podnosi nam się do góry za pomocą tego siłownika. Zaczynamy od wpięcia złącza zasilania, następnie złącze sygnałowe. I mamy gotowe tak naprawdę podłączenia. Możemy zamknąć ponownie klapę. Zakładamy siedzisko. Myślę, co warto wspomnieć o tej ładowarce jeszcze, że to jest ładowarka naprawdę dużej mocy. Prąd, jaki z niej możemy uzyskać, to aż 15 amperów, co pozwoli na naładowanie tak dużej baterii, bo 4 kWh w nieco ponad 4 godziny. Oczywiście wiadomo, że ta ostatnia faza wykończająca trwa najdłużej, także od 0 do 80 podejrzewam, że nieco ponad 3,5 godziny, następnie ta faza wykończająca nieco ponad 4. Zamykanie kanapy następuje w ten sposób, że umieszczamy tutaj przednią część siedzenia, odpowiednim ruchem wsuwamy siedzenie i dopinamy zamek. Ja bym chciał dodać kilka ciekawostek odnośnie samego silnika, bo znajduje się tutaj bardzo bliźniacza wersja względem Storma. Jest to wizualnie i zewnętrznie ten sam silnik, jednak troszeczkę węższy. Także można powiedzieć, że jest przeskalowany z większego brata. Także te 12,5 kW to myślę, że bez problemu realnie jak na ten gabaryt jest mocą, która mogłaby być nawet ciągła. No i przede wszystkim ten świetny moment na tylnym kole, bo wynosi on aż 440 Nm. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no to koła. Mamy tutaj koła 19 cali, czyli tak jak jest w Lightbee. Tu już słusznie Patryk zauważył, że to będzie pierwsza chyba modyfikacja, którą klienci będą wykonywać, czyli zmiana przedniego koła na 21 cali. Producent zwraca uwagę na to, co mówią klienci. I tak na przykład mocowanie tablicy rejestracyjnej, które w Lightbee było na tylnym kole na stelażu, no tu już mamy pod siedziskiem. Ultrabee posiada przekładnię tutaj pierwszą na pasku, ale ten pasek jest dużo lepiej zabezpieczony przed niechcianymi obiektami, takimi jak kamienie na przykład i błoto. W przypadku, gdybyśmy chcieli pojechać naszym Ultrabee, wygląda procedura w ten sam sposób, tak jak jego starszym bracie. To znaczy się tutaj odblokowujemy i wciskamy przycisk Ready. I jeżeli tutaj wyświetla nam się zielona ikonka z napisem, to znaczy, że manetka już jest aktywna i możemy rozpocząć naszą jazdę nowym Ultrabee. Jeżeli przeniesiemy się na drugą stronę naszej kierownicy, no to mamy tutaj oczywiście kierunkowskazy, prawda? Lewo, prawo, przełącznik świateł długich na krótkie, co wszystko oczywiście nam się tutaj pokazuje.
klakson, jak i również włączenie trybu biegu wstecznego. Jeżeli chcemy uruchomić system ASR, możemy zrobić to w dwa następujące sposoby. Już mówię, jak to zrobić. Jeżeli chcemy mieć system włączony na chwilę, wystarczy przytrzymać, powiedzmy, ten przycisk i wtedy wyświetla nam się tutaj, że jest on aktywowany, puszczamy i jest on wyłączany. Natomiast jeżeli chcemy mieć go na dłużej i nie trzymać ciągle tego przycisku, wystarczy trzema szybkimi kliknięciami go uruchomić. Co już mamy tutaj ciągle, ja teraz tego nie trzymam, także on już jest aktywny. Jeżeli chcemy go dezaktywować, wygląda to mniej więcej w ten sam sposób jak z włączeniem, czyli trzy szybkie naciśnięcia i system jest już dezaktywowany. Ten dolny przycisk służy do migania na autostradzie światłami długimi, także jest to chwilowe, prawda? Bardzo fajne, ponieważ w Stormie tego nie było. Chcąc przejść do możliwości ustawienia wszystkich funkcji, należy dłużej przytrzymać przycisk S oraz M na wyświetlaczu. I już widzimy pierwsze tryby. Jeżeli w ogóle możemy zacząć od zmiany tych trybów, zanim zaczniemy je opisywać, to przyciskiem ASR zmieniamy przechodzenie w kolejne to funkcje. Natomiast przyciskiem po prawej stronie Ready zmieniamy ich wartość, prawda? Także przechodząc inaczej, tak wartość może nie, tylko zmieniamy ich poziomy. Tutaj mamy funkcję B, oznacza to ustawienie poziomu hamowania, ustawienie poziomu odzysku z hamowania, inaczej z funkcji e-braking. I tak, jeżeli mamy B0, którym ciągle tutaj zmieniam oczywiście ready, to ta funkcja jest wyłączona. B1 najniższa wartość, a B2 najwyższa wartość. Idąc dalej, mamy tutaj E, czyli to jest ustawienie poziomu odzysku z hamowania silnikiem. I tak samo E0 to znaczy, że jest funkcja wyłączona, E1 niska wartość, E2, E3, E4 coraz to wyższe wartości. Funkcje, które rozpoczynają się literą A, dotyczą funkcji ASR. I w przypadku zmiany stopni kontroli trakcji, to A1 to jest niska czułość, czyli buksowanie jest minimalnie zredukowane tylnego koła, A2 jest zwiększona czułość i A3 maksymalna czułość, jeżeli chodzi o buksowanie tylnego koła. P0 to mamy ogólnie rzecz biorąc włączenie bądź wyłączenie funkcji e-braking. C0, czyli wyłączenie czujnika wywrotki, czyli jeżeli inaczej się wywrócimy naszym pojazdem, to od razu jest odcięcie całego zapłonu. Jeżeli jest C1, to właśnie ta funkcja jest włączona. Jednakże gdy jeździmy stricte w terenie, to zalecane jest wyłączyć ten system, ponieważ przy każdym większym skoku z hopki momentalnie system nam zareaguje, tak jakbyśmy niestety, ale wywrócili się naszym ultrabiwem. Przechodząc do przedstawienia dwóch ekranów, które są dostępne na naszym wyświetlaczu, to na pierwszym możemy zauważyć sobie nasz całkowity przebieg pojazdu, prędkość aktualną, aktualny stan naładowania naszej baterii oraz temperaturę naszego silnika. Wiadomo, im więcej tutaj będzie się wyświetlało kresek, tym temperatura silnika będzie wyższa. Oczywiście standardowo mamy również godzinę, jak i również wartość przełożenia, którą możemy sobie zmienić. Jeżeli byśmy chcieli przejść do drugiego ekranu, to wystarczy nacisnąć raz przycisk M, czyli ten wyższy. I tutaj może nam się przedstawić trip, czyli innymi słowy po prostu przebieg od wyzerowania tej funkcji. Także jeżeli sobie wyzerujemy, chcemy zobaczyć, ile przejechaliśmy danego dnia bądź w tygodniu, to istnieje właśnie sobie tutaj możliwość zobaczenia tego wszystkiego. A reszta to jest to samo, co było wspomniane wcześniej. Funkcja F jest odpowiedzialna za regulację czułości naszej manetki względem zwiększania kąta w odkręceniu i wygląda to następująco. F1 to jest najniższa czułość manetki względem zwiększania kąta odkręcenia, F2 wyższa i F3 najwyższa czułość manetki względem zwiększania kąta odkręcenia naszego rolgazu.
Mamy bardzo fajną gradację mocy i rozmiaru. Tutaj jest tak naprawdę uzupełnienie luki, którą zgłaszali klienci. To znaczy Storm troszeczkę za ciężki, Light troszeczkę za mały, więc mam nadzieję, że to wpisuje idealnie w zapotrzebowanie tej naszych klientów. Ultra B w przypadku Storm, bo porównując do Storma, waży 85 kg, natomiast Storm już 136 kg. Także tutaj porównując ten stosunek 85 do 12,5 względem 136 i szczytowej 22,5, to naprawdę tutaj już posiada niby młodszy brat, taki mniejszy, ale już jest tutaj czym pojeździć, prawda? Newtonometry na kołach tak samo. W przypadku Storma jest to okolice 500 Newtonometrów, no tutaj mamy 440, także również niewiele mniejsza wartość, a jednak znowu jest tutaj przewaga pod względem masy całkowitej pojazdu. Z wzrostem 175 cm, siadając na tą sztukę, czuję się mega komfortowo. Ergonomia jest naprawdę zbliżona do motocykli motocrossowych, także jestem bardzo mile zaskoczony to, jak wygodny jest ten motocykl. Nie pozostało nam nic innego, jak zabrać naszego Ultra B do swojego naturalnego środowiska i zobaczyć, jak tak naprawdę się sprawuje i ile jest nam w stanie przede wszystkim dać tych emocji. Oczywiście sprawdzimy wszystkie podawane przez producenta parametry, w tym głównie to, co wszystkich interesuje, czyli zasięg takiego sprzętu. Zatem ruszamy. Dzisiejszy dzień dobiega już końca. Mieliśmy kilka godzin fajnej zabawy. Zostało nam około 30% zasięgu, także jest to bardzo dobry wynik. Mieliśmy okazję przetestować cały jakby szereg prób dla tego motocykla terenowego. Były ciasne zakręty, szybkie, proste, także prędkość obrotowa silnika oscylowała w całym zakresie. Jest dla mnie skrojony na miarę, jest lekki i dosyć zrywny. Jeżeli ktoś chce się nauczyć jeździć na jednym kole, to jest to świetna opcja. Ta płynność i dozowalność manetki pozwala na bardzo szybką naukę jazdy na jednym kole. Okrzyknęliśmy go dzisiaj jako Willy Machine. Także mogę polecić, mnie przekonał do zakupu.